Witam serdecznie, to jest program Dobre Pytanie. A moim gościem dzisiaj jest pan Jerzy Kopczewski-Bułeczka, który jest aktorem teatralnym, także aktorem kabaretu Piwnica pod Baranami z Krakowa, prawda? Witam państwa bardzo serdecznie, witam panią oczywiście. No i spotykamy się dzisiaj z okazji wydarzenia, no oczywiście teatralnego. Wydarzenie to jest pańska adaptacja, własna autorska adaptacja Transatlantyku Gombrowicza i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Proszę powiedzieć dwa słowa o tym, ponieważ tak, no pan, to jest pańskie osobiste ujęcie, pańska interpretacja tej powieści, nawet nazwa jest autorska, Rodacy Swojacy. Dlaczego? Ja pani powiem, to jest pewien nawyk u mnie zawodowy już. Ja od pierwszego monodramu, który zrobiłem lata temu, chodzi o Konopielkę Redlińskiego, zawsze byłem autorem adaptacji powieści, którą chciałem przez teatr pokazać moim potencjalnym odbiorcom. No i to dotyczy także oczywiście Transatlantyku. Dlaczego Rodacy Swojacy? Bo problematyka Transatlantyku, którą Gombrowicz jak gdyby zawarł w swoim utworze, a ten jest wynikiem jak gdyby zderzenia autora z Polonią amerykańską, szeroko rozumianą. Dodam od siebie obecnie tamtą dawniejszą i chyba teraz tą obecną. Po prostu dotyczy nas, Polaków, na emigracji. Tychże rodaków, swojaków. Jest to obraz pozornie realistyczny, tak w ujęciu autora, jak i w mojej adaptacji. Ale nie do końca. No nie do końca, bo Gombrowicz sam był, to jest w dużej mierze autobiografia w pewnym stopniu, znaczy wycinek autobiograficzny, bo Gombrowicz przecież sam w czasie, kiedy pisał Transatlantyk, był na emigracji, że w południowej Ameryce. Tak. Więc ja pani powiem, to nie do końca. Co prawda w Transatlantyku zostało wielokrotnie użyte nazwisko autora Gombrowicza jako narratora, ale jednak, jak każda dobra literatura, i ta książka, czyli Transatlantyk, no jest przetworzeniem, czyli jest pewnym rodzajem twórczego opisu zjawisk, zdarzeń, osób, które w tych zdarzeniach uczestniczą, także po prostu w Ameryce i południowej, i tej tutaj, no jest kluczem do jak gdyby spojrzenia autora na to, jak my wyglądamy na zewnątrz. To znaczy, jak my wyglądamy obserwowani przez człowieka wrażliwego, umiejącego patrzeć i jak w tym wszystkim jednak, przy całym realizmie tego ujęcia, jesteśmy chwilami bardzo groteskowi. No to o czym mówimy konkretnie? Jakie to są obserwacje? Więc ja już pani powiem. Obserwacje są tego rodzaju. Gombrowicz, o czym trzeba wiedzieć, chciał być człowiekiem i był nowoczesnym. To znaczy inaczej rozumiał polskość, inaczej rozumiał patriotyzm z polskością związany, niż środowiska czy też grupy społeczne w Polsce, które wywodziły swój stosunek do ojczyzny, powiedzmy, z okresu szlacheckiego. To znaczy, w tym rozumieniu forma Transatlantyku także sięga w sposób prześmiewczy i taki, powiedziałbym, lekko ironiczny do gawędy szlacheckiej. Gdyby chcieć wysnuć rodowód Transatlantyku, to można by się podeprzeć Chryzantomem Paskiem, można by się podeprzeć panem Tadeuszem, a nawet trylogią Sienkiewicza. No tak, ale to jest akurat to, o czym teraz mówimy, to jest mało współczesne ujęcie, bo Transatlantyk powstawał, no to był 39-40 rok i wtedy rzeczywiście temat polski szlachecki jeszcze był do obśmiania w cudzysłowie. Tak, tak. Natomiast no, w tej chwili już mamy troszeczkę innego rodzaju... Ja rozumiem, ale mi się wydaje, że są pewne komponenty w społeczeństwach każdych, także i naszym, które bez względu na czas, na upływ historii,
transmitują pewne nasze właśnie nawyki, pewne nasze narowy, pewną naszą cechę. No po prostu nadmierny, bałwochwalczy stosunek do, powiedziałbym, pojęcia szeroko rozumianego, nieobraźliwy, broń Boże, ojczyzny. To znaczy, nadmiernie eksponowany tego rodzaju temat może w uszach i oczach odbiorcy, który jak gdyby ma trochę inne spojrzenie na sprawę swojego stosunku gdzieś tam do ojczyzny, może wywołać pewien, tak powiem, uśmiech politowania. I to jest jedyna taka przywara, która jest w tej historii, no nie powiedziałabym wyśmiewana, ale tak w pewnym sensie wytykana. Czy jeszcze jakieś inne takie polskie, typowo polskie przymioty? No polskie przymioty, słusznie pani jakby podjęła ten wątek, one są obecne, bo poza stosunkiem indywidualnym człowieka do swojego kraju, ojczyzny i tak dalej, jest jeszcze stosunek do grupy społecznej. I tutaj Gombrowicz sobie dość ostro jedzie po tych, nazwijmy to, środowiskach polonijnych, które są rodzajem kompendium, jakby w puszce Pandory zawarte są wszystkie, no nie najpiękniejsze, co tu dużo mówić, przymioty nas Polaków, to znaczy zawiść, bałwochwalstwo, podgryzanie się wzajemne, plotkarstwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te cechy w transatlantyku, pani pewnie zna transatlantyk, są zawarte. Ja starałem się to pokazać na równi z innymi, jak gdyby tematami, które składają się na ogólny problem rodaków, swojaków, czyli transatlantyku. No dobrze, i to będzie monodram, prawda? Pan będzie na scenie sam. Tak. I będzie pan swoją interpretację przedstawiał szerszej publiczności. Czy pan przewiduje jakąś formę interakcji z publicznością? Czy chodzi o to, żeby wzbudzić refleksję, podejść dyskusję? Pani, jak już powiedziałem pani tu w krótkiej rozmowie przed wejściem na antenę, monodram i w ogóle teatr to jest przede wszystkim dialog z widzem. Teatru nie ma wtedy, kiedy nie ma do kogo mówić. Do kogoś, kto może być uznany za człowieka wrażliwego, za człowieka pojętnego, który chce słuchać i który z tego słuchania wyciąga jakąś, wysnuwa jakąś refleksję. Wszystkie monodramy, które do tej pory zrealizowałem ja, w oparciu może z jednym wyjątkiem o moją adaptację, a tych monodramów było chyba w moim życiu 16 różnych. Z pierwszym startowałem tutaj właśnie dla Polonii Amerykańskiej w Chicago, to była Konopielka Redlińskiego i Dworzec Monachium Dygata. Wszystkie te monodramy po prostu o czymś mówią. Ja tym tekstem, nie swoim, autora, chcę rozmawiać z widownią. Czy jest jakaś interakcja, pani zapytała? Nie, nie ma. No wydaje i rozmowy mi się, dialogu też nie ma de facto, no bo monodram, nie, nie. To monodram. Jak w monodramie, tak. Akurat w wypadku transatlantyku, czy rodaków swojaków, których zagram 21 w sobotę w Art Gallery Café, jest troszeczkę inaczej, bo tutaj autor postawił siebie w roli narratora, więc jakby z pierwszej osoby mamy tekst, niemniej pokazuje sceny, zdarzenia, gdzie dialog się odbywa. Aktora jak gdyby obowiązkiem jest to ożywić, czyli krótko mówiąc, no, przedstawić widzowi te postaci, których nie ma fizycznie, które są nieobecne, które się mogą lokować dopiero w pani widza wyobraźni, ale czy mojej, wszystkie, prawda? Ja muszę to jak gdyby wyartykułować, muszę krótko mówiąc przechodzić różne metamorfozy, muszę być baronem Pyckalem Ciunkałą, muszę być posłem, ministrem w konsulacie, czyli obecnym konsulem, bo tam są też bardzo dwie potężne, jak pani może pamięta, sceny, które pokazują w nie najlepszym świetle urzędników konsularnych, prawda? Także wie pani, no to jest zadanie monodramu. Monodram jest formą w ogóle teatru ubogiego. Ubogiego znaczy w sensie, tak powiem, wystroju. I to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest autor, przekaz i przede wszystkim problemy, które zawiera tekst.
ja zawsze na to liczę. Ja nie jestem jak gdyby aktorem, który... Wie pani, ja wyrosłem z kabaretu, ja wiem, jak się wygłupiać, jak się podobać, jak to powiem, rozbawić widownię, żeby po prostu bezproblemowo mogła się wyrechotać i wyjść z sali zadowolona. Jednak, wie pani, moją ambicją jest od samego początku po prostu dialog intelektualny, że odrobinkę przesadzam, dialog powiedzmy człowieka mądrego z człowiekiem mądrym. A czy pan Transatlantyk już wcześniej podejmował ten temat i monodram? Czy to jest pierwszy raz, kiedy pan wziął? Nie. No pani, wszystkie moje, już odpowiadam. Wszystkie moje monodramy, poza, jak powiedziałem pani tutaj przed emisją, poza kombinatem Onka Szmaciaka, który jest najświeższym monodramem, który zrobiłem w czerwcu ubiegłego roku, i to jest 17 mój monodram. Wszystkie te monodramy były już grane. Ja Transatlantyk pokazałem na Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim. Już nie pamiętam, z Toronto go wtedy wiozłem. I ten spektakl akurat został nagrodzony. I był to jedyny monodram na tym festiwalu. W programie festiwalu były widowiska i z Anglii, i z Rosji, i z Francji, i z Belgii, z Polski oczywiście, które były spektaklami po prostu, pełnoobsadowymi, z całym sztafarzem, jaki teatr po prostu może przedstawić, zaproponować widowni. Ja natomiast staję przy krzesełku, jestem sam z Gombrowiczem. I ten spektakl, ja myślę, że ja go zagrałem jakieś ponad 250 razy. Natomiast tak, no ale to pani, przy Konopielce, którą zagrałem ponad 1000 razy, może to panią zaskoczy. To jeszcze wiele razy przed panem. Boję się, że nie za bardzo, ale w każdym bądź razie, wie pani, nie, lubię to grać, dlatego że po prostu ja w ogóle mam naturę człowieka zadziornego, człowieka, który nie tak łatwo ulega namową na pewien rodzaj poważnego traktowania problematyki nas, Polaków. Ja lubię, kiedy ona jest leciuteńko skrzywiona poprzez żart, śmiech, ale mądry śmiech. Mądry, nie głupi, nie tak powiem szyderczy w znaczeniu takim, które by znaczyło, że obrażamy naszą nację, tylko po prostu, żeby pokazywać te wszystkie, wie pani, cechy i wady tych cech, które po prostu można by było zlikwidować, bylibyśmy jeszcze piękniejsi, po prostu, jak jesteśmy. Tutaj, wie pani, troszeczkę jest jak u Beaumarchais w Weselu Figara, który powiedział kiedyś po obejrzeniu tej komedii, gdzie widownia rechotała we Francji, z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie. I to jest bardzo piękne. Nie? Ale może lepiej nie usuwać tych cech, bo one nas definiują w pewien sposób. To jest nasza narodowa charakterystyka, ale ze wszystkimi wadami. Miła, ale ja nie jestem po to, żeby je usuwać, tylko żeby je ujawniać. Tylko no. Tyle. A ludzie sobie z tym zrobią, co zechcą. Skoro ich to rozbawia, to myślę, że mają ich świadomość. No dobrze, czyli proszę mi tak pokrótce powiedzieć, czego mogą się spodziewać, no bo wiemy, jakiego przedstawienia, ale z czym wyjdą widzowie po monodramie? Każdy z czymś innym. A z czym chciałby pan, żeby wyszli? Pani, no przede wszystkim bogaci o wiedzę, o pisarstwie Gombrowicza, bo ja pani powiem uczciwie, jest wielu ludzi, zresztą z różnych powodów to wynika, którzy nie mieli w momencie, kiedy dorastali, kiedy studiowali, dostępu do tej literatury. Jak pani wie, pierwsze wydanie Transatlantyku, 53 rok. Potem dopiero, kiedy Rita Gombrowicz, żona, jednoroczna żona Gombrowicza, bo rok trwało to małżeństwo, dała jak gdyby opcję na drukowanie całej twórczości Gombrowicza przez wydawnictwo literackie, zresztą w Krakowie, co mi schlebia również, no to umówmy się, że ci, którzy go chcieli przeczytać, przewozili go gdzieś tam pod bielizną, walizeczce z Francji, z paryskiej kultury, zresztą Giedroyć i paryska kultura to była ta instytucja, która w ciężkich i bardzo trudnych emigranckich latach Gombrowicza służyła mu dużą pomocą i go ujawniała. Musi pani wiedzieć, że Gombrowicz był w pewnym momencie nominowany do literackiej nagrody Nobla, którą dostał Czesław Miłosz. To też dobrze, ale jednak nie przeszedł, dlatego że
mnie się wydaje, że sam Gombrowicz jako człowiek, troszeczkę narcyz taki, który się otarł gdzieś kiedyś o środowisko skamandrytów warszawskich, nim wyjechał, wypłynął do Ameryki, prawda? Zresztą do Polski, jak pani wie, nigdy nie wrócił. Więc sam Gombrowicz troszeczkę jak gdyby stawiał się w opozycji do wszystkiego, co my byśmy nazwali oficjalnym. To znaczy nie lubił oficjalnych, wie pani, ceremonii, nie lubił oficjalnego jak gdyby klasyfikowania ludzi. Po prostu taką miał naturę. To nie był łatwy człowiek, o czym się możemy dowiedzieć właśnie z pamiętników Rity, którą wymieniłem pani Gombrowicz. No i wie pani, w związku z tym prawdopodobnie ta nominacja, a był nominowany do Oscara, no po prostu do tego, do, przepraszam. Do Oscara? Do Nobla. Nobla. Przepraszam panią bardzo. Nie, nie, nie. No. Więc ta nominacja nie przeszła wtedy. No. No dobrze, no to przypomnijmy jeszcze, no bo szczegóły, tak, tak. Szczegóły muszą paść. Sobota, 21 stycznia, to jest jedno wystąpienie, jednorazowe, także jeżeli ktoś chce, musi się w sobotę wybrać. No wie pan, ja zachęcam ludzi, zwłaszcza takich, którzy mają wyższe oczekiwania, znaczy chcą zobaczyć spektrum jak gdyby tego, co się dzieje w ogóle na rynku artystycznym, i w Polsce, i na, powiedzmy, i w przestrzeni tutejszej, to znaczy chicagowskiej, torontońskiej, vancouverskiej, bo ja chcę powiedzieć pani, że z moich doświadczeń ja wynoszę bardzo pozytywną, jak gdyby taką, wie pani, ocenę tego, że nasi rodacy tutaj starają się kultywować to wszystko, czym skorupka za młodu nasiąkła, to znaczy nie poddają się tak łatwo, wie pani, jak tutaj robiłem to duże widowisko, przecież byli to wszyscy tutejsi wykonawcy, wtedy tam coś było, 50 parę osób w tym brało udział, to poszło 21 razy, z czego sobie nikt nie zdaje sprawy, to jest rekord historyczny w ogóle w skali historii całej Polonii, wie pani, świata, 21 razy przy pełnej widowni 450 osób to poszło. No i wie pani, to jest sukces niewątpliwie tutejszych wykonawców. No ale też tutejszej publiczności, która jest zainteresowana. Oczywiście, że tak. Oczywiście, zainteresowana, że tak. No wie pani, to jest bądź olbrzymie miasto polskie tutaj, prawda? Więc ja takich ambicji, wie pani, akurat nie mam, choć grywałem na dużych salach, w dużych przestrzeniach, z dużą widownią, ale mi się wydaje, że Monodram w ogóle kocha kameralną, jak gdyby atmosferę. Tak, ja lubię małe salki, a wtedy jak pani mówi o tych interakcjach, których tutaj nie ma akurat, ale jest kontakt. Jest kontakt z widzem, widz czuje ten oddech, widzi to zmęczenie, czy też dobre usposobienie aktora, kiedy prowadzi. Ja się zaliczam do aktorów, wie pani, którzy nie pozwalają sobie na to, żeby widza puścić wolno. O, nie wiem, czy pani mnie zrozumiała. To znaczy, muszę go trzymać od początku do końca. Moje monodramy nie są krótkie. Moje monodramy to jest tak jakby jeden, a dwa. Czyli krótko mówiąc, jedna godzina i pięć minut, przerwa i druga godzina, prawie tak samo godzina. Więc wie pani, druga część. No to trzeba mocno ich trzymać, rzeczywiście. Tak, wie pani. Ale mnie się to, jak pani słyszy, no przynajmniej mnie się wydaje, że mi się to udawało. No to tego życzę, żeby się udawało i żeby się udało teraz jeszcze bardzo raz. Bardzo bym chciał. Przypomnijmy, bo sobota 21 stycznia, ale gdzie? No to jest Art Gallery Café pana Wiesława Gogacza, który poprzednio mnie gościł, za co dziękuję bardzo panu Wiesławowi. Uważam, że ta galeria, która jest troszeczkę obok jak gdyby głównego nurtu i tak powiem przez lokalizację także gdzieś tam troszeczkę jakby w drugim szeregu wiedzy o tym, gdzie możemy pójść. Jest galerią bardzo prężną, bardzo tak powiedziałbym dynamiczną i bardzo przyjazną wszelkiego rodzaju zabawom, no, które tutaj jak gdyby proponują tutejsi artyści, a także artyści, jak w tym wypadku ja, no przybyli, przyjezdni, gościnni. Czyli przyjazna artystom. Godzina 20. Godzina 20. My to planujemy w ten sposób, że tam jest to dopisek, parking bezpłatny. Tak, parking, i to jest tak, to jest bardzo ważne. No i co jest jeszcze ogromnie ważne, ja to nazywam zawsze w
tego rodzaju jak gdyby anturażu ulokowane, takim wieczorem towarzysko-artystycznym. Mhm. Znaczy spodziewam się zobaczyć tam tych ludzi, którzy coś tam o mnie może wiedzą, bo ja nie jestem serialowym artystą, więc wie pani, spodziewam się, że z nimi będzie potem jakaś sympatyczna rozmowa, że będą jakieś kanapeczki. Tak, bo to nie będzie jakaś... tak, jak często jest w teatrze, wchodzimy, oglądamy, wychodzimy. Nie, będzie poczęstunek, będzie... Choć to nie jest premierowe, aczkolwiek jest premierowe w jakiś sposób dla tej galerii, prawda, dla tego miejsca. Ale to nawet zdaje się, że będzie można potańczyć, no bo mamy jeszcze karnawał na razie póki co. Czyli przygotować się nie tylko na spektakl, który rozpocznie to spotkanie, ale także na to, że potem zostaniemy i spędzimy sobie miło czas po. No dobrze, no to w takim razie bardzo dziękuję. Trzymam kciuki, dziękuję, żeby się udało, również. Żeby tekstu nie zapomniał pan. Dobre życzenie. A jeżeli pan zapomni, to dobrej improwizacji, bo to chyba tak się załatwia. Tak. Wie pani co, ja pani powiem. Ja tych monodramów zagrałem sporo. Nie znam pojęcia sufler. No tak, no jak? Nie znam. To jest w tego rodzaju formie jest to po prostu niemożliwe. Oczywiście, że tak. I byłoby mało wiarygodne. Więc ja, jak pani powiem, w tej chwili przeżywam męczarnię, bo ja ten tekst muszę tak strasznie mocno pakować w pamięć. Wie pani, ulokowania to jest dopiero początek. Wie pani, muszę go jeszcze wyinterpretować potem. No i tutaj, wie pani, jest potężne zadanie, którego... Po cichu pani powiem, nienawidzę. No ale potem zawsze jest większa satysfakcja, no, jak się postaramy bardziej. Dobrze, no to dobrze. W takim razie zapraszamy serdecznie. Sobota 21 stycznia o godzinie 20 Art Gallery Cafe. Dziękuję. Ja pani bardzo dziękuję, dziękuję słuchaczom, widzom. No i oczywiście, jak pani powiedziała, również zapraszam do obejrzenia Rodaków Swojaków. Popatrzymy się troszeczkę na siebie między innymi.